Egipt od dawna nie jest już światowym imperium, ale w stolicy kraju bez trudu można znaleźć ślady dawnej świetności. To nie tylko piramidy w Gizie, czy prestiżowy Uniwersytet Al-Azhar, ale także zabytkowe kawiarnie w centrum miasta, gdzie można wypić kawę, poczytać książkę i posłuchać starej egipskiej muzyki. W tym odcinku zabieram cię do zupełnie innego Kairu. Takiego, który w niczym nie przypomina nigdysiejszej dumnej stolicy świata. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Egipt pełen jest śmieci. Są na ulicach, chodnikach, przy domach, zabytkach i w meczetach. Najgorzej jest w stolicy kraju Kairze. Ale są ludzie, którzy postanowili zrobić na tym interes. Koptowie w Kairze zajęli się zbieraniem i przetwarzaniem śmieci. Zwożą je ciężarówkami do swoich domów, a potem przetwarzają i sprzedają. Ludzie, którzy uważani są w Egipcie za gorszych od muzułmanów, zarabiają w ten sposób na życie. I nie narzekają, mimo że ich praca do łatwych nie należy. W tym odcinku opowiem ci o niezwykłym miejscu. To miasto śmieciarzy w Kairze. Nazwa może odrzucać, ale ta historia jest naprawdę niezwykła i wcale nie chodzi w niej o odpady. Nagrania, które usłyszysz, powstały 10 lat temu w Kairze, ale nie straciły na aktualności. Jest czwartek, 24 sierpnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Kair to jedna z największych i najgłośniejszych metropolii świata. Mieszka tu niemal 20 milionów ludzi, a miasto i tak jest już za ciasne i się rozbudowuje. O centrum Kairu można opowiadać godzinami, ale dziś chcę cię zaprowadzić na południowo-wschodnie peryferia. To tam znajduje się Mukattam, nazywane też miastem śmieciarzy. Mukattam to dzielnica, która była kiedyś jednym z najpodlejszych przedmieść Kairu. Dzisiaj to już część stolicy. Mieszka tu około 63 tysięcy Koptów, czyli egipskich chrześcijan. Wśród nich jest Mina, którego spotkałem 10 lat temu. Miał wtedy 21 lat. Tak jak wszyscy członkowie jego sześcioosobowej rodziny, zajmował się zbieraniem i obróbką śmieci. Od 10 rano do 12 w nocy zbieram śmieci w centrum Kairu. Te śmieci są potem przewożone samochodem w ogromnych workach tutaj do Mukattam i tu są segregowane. Po takiej zbiórce, jeśli mam jeszcze siłę, to wracam do miasta i zbieram dalej. Potem w nocy śpię jakieś 5 godzin, często na ulicy, a potem kolejny dzień. Najlepiej idą aluminium i folia przezroczysta, które są wysyłane do Chin, a najmniej opłaca się papier. Zapytałem Minę, co robi, gdy ma wolny czas. Odpowiedział, że najbardziej lubi usiąść z kolegami w kawiarni z shiszą i pogadać o dziewczynach, narkotykach i o pracy. W Mukattam spotkałem też 27-letniego wówczas Haniego. Pracuję jako kierowca, wożę śmieci od jednego producenta do drugiego. W zasadzie to brzydzę się śmieciami, dlatego nie pracuję przy segregacji, ale jako kierowca. Czy przeszkadza mi ten smród tutaj? Mieszkam tu od 2002 roku, wtedy były jeszcze tutaj świnie. Wtedy śmieciarze zwozili tutaj odpady organiczne dla świń. Przez pierwsze 2 lata nie byłem w stanie normalnie funkcjonować, bo okropnie tutaj śmierdziało. Chodziłem z chusteczką przy nosie, ale po 2 latach się przyzwyczaiłem. Mukattam to dzielnica, która formalnie istnieje od ponad 60 lat. Jej główną częścią był kamieniołom. Żyły tu świnie, osły i inne zwierzęta.
I właśnie dlatego w 1969 roku przesiedlono tutaj Koptów, których egipscy muzułmanie od zawsze traktowali jak gorszą część społeczeństwa. Koptowie, którzy wtedy trafili do zapomnianego przez Boga miejsca, wpadli jednak na pomysł, który wielu osobom przyniósł niezły majątek. W Egipcie wszędzie są przecież śmieci. Każdego dnia Kair produkuje ich 23 tysiące ton. Można zatem te śmieci zbierać, przetwarzać i na nich zarabiać. I tak powstało miasto śmieciarzy. Kiedy wjeżdżam do Mukattam wąskimi uliczkami, widzę mnóstwo załadowanych sprasowanymi śmieciami pick-upów. Widzę też mnóstwo biednych domów oraz ludzi, którzy pracują na górach śmieci. Prócz tego błoto i wszechobecne muchy. Oczywiście śmieci czuć wszędzie, choć zapach nie jest aż tak nieznośny, jak mówili mi o tym moi znajomi, którzy byli tu przede mną. Po Mukattam oprowadza mnie Mario, tak tu na niego mówią. To Mariusz Dybich, Polak, który od końca XX wieku mieszka w Kairze. Pracuje dla polskich archeologów, ale znany jest przede wszystkim właśnie wśród Koptów w Mukattam. Kiedyś to były peryferie Kairu, dzisiaj już jest to centrum miasta. Ludzie ci oczywiście nazywają się śmieciarzami, chociaż oni śmieciarzami nie są, oni zbierają śmieci. Śmieciarzami nazywają tych, którzy te śmieci wyrzucają. Natomiast oni świetnie się wykwalifikowali w przeróbce śmieci, plastyku, który jest tutaj przez nich sortowany. No właśnie, bo zaczęło się od tego, że oni wpadli w pewnym momencie na pomysł, że na śmieciach można zarobić, skoro nie mają pracy. Nie wiem, czy oni wpadli na ten pomysł, tylko to była dla nich w zasadzie ostatnia deska ratunku. Jedna rzecz, którą mogą w tym Kairze robić jako Kopci, którzy trudno im zdobyć lepszą pracę, więc na śmieciach szybciej idzie się dorobić. Mam kilku przyjaciół, Koptów, śmieciarzy, którzy dzisiaj są milionerami, chociaż mogą być nawet analfabetami, ale są milionerami. Ale problem jest taki, że milioner zatrudnia biednych i biedni ciągle są biedni, nie? Gdyby nie ci śmieciarze, Kair byłby o wiele brudniejszy niż jest w tej chwili. Powstały 3 firmy sprzątające śmieci w Egipcie. Natomiast nie są w stanie wszystkie dzielnice w taki sposób posprzątać, jak śmieciarze to już robią od dziesiątków lat. Tutaj mieszkają głównie Kopci, prawda? Tak, tutaj na tej dzielnicy mieszka 99% Koptów, jest 1% muzułman, którzy również śmieci przetwarzają. Nawet ich hodowali świnie, które nie spożywali, ale je sprzedawali, bo świnia, jak wiecie, może mieć 15 prosiąt co pół roku, prawda, i je wszystko. Ci wszyscy, którzy tu mieszkają, jak oni siebie widzą, jak oni siebie postrzegają? Jest jakaś taka duma z tego, gdzie tu mieszkam? Czy oni są dumni z bycia śmieciarzami? Raczej nie, ale dumni są z tego, jak śmieci można pięknie przerobić i na tym dobrze zarobić. W 1996 roku dostali nawet nagrodę ONZ-u za najlepszy recykling w świecie. Powstały również o nich różne filmy na internecie, są obecne, o śmieciarzach mukattamskich. Były nagrody kilkumilionowe z Microsofta, ma nawet za te filmy. Natomiast oni żyją w takiej elicie zamkniętej, w swojej dzielnicy. To są w zasadzie 3 czy 4 potężne rodziny. Oni między sobą wychodzą za mąż, biorą krewnych za żony. Żyją w tej elicie. Oni w zasadzie niewiele się zastanawiają, co się dzieje poza dzielnicą. Może tylko ci się zastanawiają bardziej, którzy zwożą śmieci spoza tej dzielnicy. Natomiast ci, co są na tej dzielnicy, żyją w tej elicie. Tutaj zarabiają, tutaj żyją, tutaj mają kościół, który jest dla nich nie tylko miejscem kultu duchowego, ale i również rekreacji. Ojciec Samen zbudował dla nich teren w pustyni rekreacyjno-sportowo-religijny, czyli mają miejsce na wypad. Na tej dzielnicy się również pojawia, że śmieciarze mają świetne samochody. Nawet BMW i Mercedes się znajdzie i do bardzo dobrej marki i rocznik bardzo nowy, bo to jest takie dla nich prestiż, nie? Najlepsze komórki również w ręce muszą być, bo to jest też taka oznaka prestiżu. Mogą być w domy od środka na przykład niewytynkowane, ale najlepsza marka musi być w ręce. Ale poza tym to są ludzie bardzo kochani, również trudni, bo tutaj z edukacją jest nie najlepiej, albo z dobrym wychowaniem, czy z taką estetyką na śmietniku nie jest bardzo łatwo. Natomiast może główne wychowanie to jest tylko przez kościół, przez telewizję. Jak spojrzycie na dachy tych śmieciarzy, wśród tych ton śmieci, również na dachach, które są magazynami śmieci, są tysiące anten satelitarnych. Więc to też o czymś się mówi, prawda? Koptowie to grupa etniczna, która zamieszkiwała w Egipcie jeszcze zanim pojawili się tutaj muzułmanie, czyli są potomkami starożytnych Egipcjan.
Koptowie mają swój własny język, choć posługują się także arabskim. Mieszkają przede wszystkim w Egipcie, ale także w Sudanie i w Libii. To jedna z najstarszych grup chrześcijan, bo wiarę w Chrystusa przyjęli już w pierwszym wieku naszej ery, za pośrednictwem świętego Marka Ewangelisty. Obecnie około 11 milionów, czyli większość Koptów, to wyznawcy prawosławia, a około 200 tysięcy, czyli zdecydowana mniejszość, to katolicy. Koptyjski obrządek katolicki to mieszanka różnych tradycji. Wierni chodzą do kościoła w piątek i w niedzielę. Księża nie muszą przestrzegać celibatu, a wierni przestrzegają, co ciekawe, zasad koszerności. Od czasu podboju Egiptu przez muzułmanów Koptowie byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. To właśnie dlatego w 1969 roku władze Kairu zdecydowały się ich przesiedlić do Mukattam, czyli de facto do kamieniołomu. Już za chwilę dowiesz się, z czego prócz śmieci słynie dzielnica Mukattam, bo kryje ona jeszcze jedną tajemnicę. Posłuchaj tego odcinka do końca i nie zapomnij zostawić swojego komentarza. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. W 1974 roku do Mukattam trafił chrześcijański zakonnik ojciec Szymon. I to między innymi dzięki niemu w dzielnicy zaczęła się budowa niezwykłego koptyjskiego kościoła w Skale. Monaster świętego Szymona jest dzisiaj jednym z największych kościołów w Egipcie, a Koptowie są dumni, że to oni go zbudowali. I to właśnie ojciec Szymon przyprowadził też do Mukattam polskiego Mario, czyli Mariusza Dybicha. Ojciec Amen, kiedy tutaj przybył po raz pierwszy w 1974 roku, jeszcze nie był wtedy kapłanem, ponieważ widział, że jest tutaj, jak to śmieciarz, który go tutaj przyprowadził, określił, że jest 4 kilometry ludzi i wszyscy nasi, a Boga nie znają, czyli wszyscy chrześcijanie ochrzczeni gdzieś z Górnego Egiptu tutaj przybyli, bo Boga nie znają, więc musiał ich katechizować, rewangelizować, musiał zbudować im jakiś kościół i przez to powstał ten monaster. A ponieważ Bóg otworzył perspektywy w opuszczonym kamieniołomie, powstało coś w rodzaju monasteru, nazywa się to monaster, chociaż tutaj nie ma mnichów, są tylko kapłani świeccy i to jest w zasadzie takim centrum koptyjskim dla śmieciarzy, chociaż jest bardzo wielka frekwencja pielgrzymek z zewnątrz. Powiedz jeszcze, jak ty tutaj trafiłeś? Trafiłem tutaj w 1995 roku po namowie siostry matki Teresy z Kalkuty, której wspólnotę odwiedzałem w sierocińcu, który był właśnie na środku dzielnicy śmieciarzy. Pewnego dnia na dachu, obserwując ten monaster, nie wiedziałem, że to jest monaster pod skałami. Myślałem, że jakaś jednostka wojskowa. I na ten dach wyszła siostra z Bangladeszu, siostra Majel, świętej pamięci, mówiąc mi, że tam jest ojciec Amen, ma bardzo dużo biednych chłopców, tam masz dużo pracy do zrobienia. I tak trafiłem do tego monasteru. Ojciec Amen, jako obcokrajowca, przyjął mnie bardzo szybko, bo to niełatwo się dopchać do ojca Amena. I on mnie tak przetestował. Nie pytał się mnie, czy jestem katolik, protestant, czy ortodoksa. Pytał się: Mario, gdzie jest Jezus? Pokazałem mu, kierując ręką na serce, powiedziałem: tutaj. Złapał mnie za rękę, powiedział: zostań ze mną. No i tak się zaczęła moja przygoda właśnie z Koptami w 1995 roku. No dobra, tutaj. Zatrzymać. Czym zajmuje się Mario w Mukattam? Jest artystą. W monasterze świętego Szymona można zobaczyć rzeźby i napisy w kościele wykutym w grocie. W 1995 roku, kiedy ojciec Amen mnie tutaj przyprowadził do tej groty, poprosił mnie, żeby to, co on mówił na ambonie, żebym ja to zrobił na skalę. Jest taki fragment w Ewangelii mówiący: jeśli oni zamilczą, kamień krzyczeć będzie, prawda? I kiedyś zamilkłem, ale kamień teraz krzyczy to, co ojciec Amen krzyczy z ambony. Ponieważ to są rzeźby wykonane o tematyce religijnej z życia świętych kościoła wschodniego, głównie świętego Szymona Sandalnika, albo z Ewangelii. Słowo wyjaśnienia: święty Szymon Szewc, nazywany też Szymonem Sandalnikiem, Szymonem Garbarzem, a także świętym Samenem, to koptyjski święty prawosławny, który żył w X wieku.
Stąd jest patronem całego monasteru. Było to dedykowane śmieciarzom nawracającym się wtedy, dla których ten monaster powstawał. Z początku były bardzo malowane na pstrokaty kolor, co się właśnie podobało śmieciarzom. Natomiast kiedy później się turystyka tutaj zaczęła, musiałem wszystkie te kolory zeszlifować na nowo. Kamienia mam tu tyle, że pytając się kiedyś ojca Samena, ile tej roboty tu jeszcze mam. On mnie wziął pod ramię, przeszliśmy się przez monaster i mówi tak: Mario, widzisz tą skałę, widzisz tą górę? No widzę, końca nie widać, nie? A on mówi: no całą chcemy przerobić na otwartą Ewangelię. Tutaj koło nas, po twojej lewej stronie, jest rzeźba z napisem: byłem spragniony, a daliście mi pić. Tak, to jest scena z życia świętego Samena, który w wolnej chwili, ponieważ w Egipcie wiadomo jak jest z wodociągami, donosił wodę starcom do domów. Żył z takiej akcji charytatywnej bardziej, pomagał im. Człowiek, który zasunął z tego, że kiedyś wydubał sobie oko, kiedy miał pokusę, biorąc dokładnie fragment z Ewangelii: jeśli twoje oko jest powodem do grzechu, wyłup je. A to z kolei ta rzeźba tam trochę dalej. Tak. Później porównałem go do Samsona ze Starego Testamentu, który również zwiedziony przez Dalilę, ogolili mu włosy, dostał się do więzienia, też mu oczy wydubali. I to z kolei ta trzecia rzeźba tam po prawej. Tak. I czwarta z kolei, Józef sprzedany do Egiptu, który ucieka przed żoną Piutifara, ale dostaje się przez kłamstwo do więzienia na 3 lata. I o co to chodziło? Chodziło tylko o to, żeby pokazać, że przyczyną grzechu, nawet nie swojego, człowiek cierpi, ale po jakimś czasie Bóg go wywyższa. I to nie jest przypadkowy zestaw scen ewangelicznych czy biblijnych, tylko to jest, jak staniemy sobie tu w tej grocie i tak się obrócimy wokół własnej osi, to po drodze, po kolei widzimy sceny, które się układają w historię. Tak, dokładnie, tak jak wspomniałem, że to jest otwarta Ewangelia. Chociaż w środku monasteru zobaczycie pewne załamanie, ale może wyszło to z tego, że po arabsku czyta się z drugiej strony, że się obróciły sceny, nie? Nie wiadomo, z której strony na to patrzeć, czy z tej, prawda? Wiadomo, że arabski czytamy z prawej do lewej, prawda? Więc wyszło odwrotnie. Ile czasu zajmuje wyrzeźbienie, no na przykład tej jednej rzeźby, tej kobiety, która nadstawia dzban i Szymona, który jej wlewa wodę do dzbana? To jest rzeźba do 2,5 metra wysokości, dwie osoby. No sam powiedz ile? No nie wiem, 3, 4 dni, 5, tydzień? No niezły jesteś, 6 dni, to akurat 5 dni, ale używam maszyn. Kiedyś skończyłem mechanikę wcześniej, więc używam maszyn i może dlatego tak szybko. Poza tym ta skała jest wapienna, więc jest dość miękka. Tam w kościele, tam już chyba było też trudniej o tyle, że widziałem niektóre rzeźby albo napisy też twojego autorstwa, które są na kilkunastu metrach wysokości. To tam już zwykła drabina nie wystarczy, tam musiałeś mieć pewnie jakiś podnośnik. No, trzeba się było troszkę wyspecjalizować w alpinistyce. Wisiałem na skałach po prostu. Wiesz, jak człowiekowi podskoczy adrenalina, to człowiekowi się tak fajnie robi. Człowiek się później przyzwyczaja, bez tego żyć nie może. Monaster świętego Szymona stał się sławny w całym Kairze. Przyjeżdżają tutaj turyści, a nawet muzułmanie, którzy chętnie biorą udział w odprawianych tu egzorcyzmach. To wszystko sprawiło, że Mukattam jest już znane nie tylko ze śmieci. To jest podcast Świat. Historia Mukattam to historia tego, jak Koptowie, uważani za obywateli drugiej kategorii, poradzili sobie w życiu. Część z nich dorobiła się niezłego majątku, ale nie oznacza to, że wszystkim jest z tym dobrze. Posłuchaj, co o swoim życiu i swoich marzeniach opowiadają Michani i Mina. Oczywiście nie podoba mi się to, co robię. Tak naprawdę to chciałbym mieć lepszą, stałą pracę, dorobić się i ożenić się. Chciałbym mieć uregulowane życie, mieć piękny dom i dobrze prowadzić moje życie z Bogiem. Pojechałem kiedyś do Francji, bo tam leczył się mój brat i wtedy zobaczyłem, jak w Europie jest porządnie, jak jest czysto, a tutaj w Egipcie jest brudno, są korki, brakuje mi tego, co zobaczyłem we Francji. Marzę, żeby żyć w takim właśnie kraju. My żyjemy tutaj i zmagamy się z trudną rzeczywistością. Jak jesteś chory, to nie masz pieniędzy, żeby pójść do dobrego lekarza. Jak potrzebujesz samochodu, to nie masz na niego kasy. Nie masz kasy na mechanika, na fajną wycieczkę. Tutaj się źle żyje. Marzę o tym, żeby ten kraj się wreszcie zorganizował, żeby była miłość, żeby religia była sprawą prywatną każdego człowieka, żeby została w kościołach i w meczetach, ale marzę też, żeby wyjechać z całą rodziną do Europy. Ludzie mogą być zmęczeni, nie mają pieniędzy, żeby się uczyć. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby się uczyć.
Koptowie Mina oraz Hani, których spotkałem w 2013 roku w Mukattam, dzielnicy Kairu nazywanej też miastem śmieciarzy, w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w Egipcie. Jeśli ta historia Cię w jakiś sposób poruszyła, to zostaw proszę komentarz pod tym odcinkiem i oczywiście poleć nas swoim znajomym. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na nasz kanał na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź też nas na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytał Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.